Cześć! Postać naszego gracza jest już gotowa, jednak brakuje jednego ważnego elementu, który występuje w wielu grach, a mianowicie broń. W tym przypadku będzie to karabin, który jest dostępny w archiwum dołączonym do tego kursu. Możecie oczywiście go zastąpić innym modelem, ale pokażę, jak zaimportować ten domyślny. Tworzymy katalog SK, prefiks od Skeletal, broń 01. I tutaj zaimportujemy właśnie broń, która znajduje się w archiwum w odpowiednim katalogu. Jest to plik FBX, który można edytować w różnych programach graficznych 3D. Jednak ja wykorzystam ten gotowy, niezmodyfikowany. Oznaczam tylko, żeby nie było animacji. Broń ma niby odrzut, ale odrzut jest animacją gracza. Gracz odczuwa ten odrzut i tam będzie ta animacja właśnie, a nie w broni. Jest błąd warning, ostrzeżenie, że nie ma ten model smoothing group, ale tym bym się nie przejmował. Wygląda wystarczająco dobrze. Tak wygląda domyślnie model. Tworzymy katalogi dodatkowe, czyli mesh, ponieważ przeniesiemy tam nasz obiekt, szkielet, physical asset i broń. Tworzymy też katalog materiał na materiały i katalog na tekstury. Na razie mamy sam materiał, więc aby uzyskać tekstury, przeciągnijmy je po prostu z odpowiedniego katalogu archiwum. To są te dwie. Base Color BC to tak naprawdę jest tekstura maski. Natomiast tutaj się pyta, czy ten niebieskie to jest tekstura normal. Tak, jeżeli zaznaczymy, kompresja jest bardziej dostosowana do tekstury normalki, więc lepiej wybrać, że to jest normalka, żeby odpowiednio kompresował w odpowiedni sposób tą teksturę. Przeciągamy materiał do materiałów. Te trzy pliki składające się na mesha przeciągamy do katalogu mesh. No i teraz możemy zacząć tworzyć materiał. Chcę, aby materiał był dostosowany do koncepcji gracza, żeby kolorystyka była zbliżona. Na razie jest szary, więc no, słabo trochę. Przejdźmy do tekstur, ponieważ je na pewno wykorzystamy. A więc katalog textures i obie przyciągnijmy właśnie na stół montażowy naszego materializatora, czyli tutaj. Wejdźmy do środka, a zanim to jeszcze zrobimy, znajdźmy mesza broni, żeby móc zobaczyć, jak wygląda tekstura na broni, czyli SK broń 01. No, na razie jest tekstura szara, bo nic nie zrobiliśmy w materiale, a przynajmniej nie skompilowaliśmy materiału. Ok, przejdźmy tutaj, wyrzućmy parametr i przypiszmy odpowiednie tekstury, czyli RGB z tekstury base color, ale tutaj w sumie maski do base color, no i teksturę normal do normalek, żeby dodać trochę detali do broni. Akceptujemy i możemy zobaczyć, jak wygląda broń po nałożeniu tych tekstur. No, wygląda tak. Żeby zachować właśnie kolorystykę naszego gracza, skorzystajmy z materiałów gracza, czyli w cecha postać 01 w katalogu materials otwórzmy pierwszy z materiałów i wykorzystamy jego parametry. Może wykorzystam tylko czerwień, ponieważ po dodaniu żółci, złota byłoby to zbyt kolorowe jak na broń, więc wykorzystuję tylko element czerwony, no i parametry 0,1, które połączę ze specular i roughness. Ok. Zacznijmy od tego, że ze specularem łączymy jedynkę, roughness to będzie 0, no i teraz podobnie tak jak przy tworzeniu naszej postaci, wykorzystamy tutaj coś takiego jak add, czyli połączymy dwa kolory z tekstury, a mianowicie czerwony oraz niebieski. Zielony będzie kolorem czarnym. Teraz pomnożymy te wartości, ale zanim to zrobimy jeszcze ustawmy, aby wartość maksymalna była 1, minimalna 0 i teraz możemy mnożyć. Jeżeli chcemy skorzystać z klocka multiply, możemy też nacisnąć literę M na klawiaturze i lewy przycisk myszy, stworzy się klocek M multiply. Łączymy to w odpowiedni sposób i dzięki temu uzyskaliśmy broń. Po apply możemy zobaczyć, jak wygląda. Czyli mamy kolor czerwony i kolor czarny. Według mnie jest fajnie, więc może zostać. Teraz, aby przypisać broń lepiej do postaci, możemy zobaczyć, jakie to są kości. Stworzymy coś takiego, co się nazywa socket i pozwoli to przypisać broń do dłoni naszego gracza. Sockety łączą się ze sobą, kości nie za bardzo. Dlatego klikamy na przykład w Grip Bone i dajemy Add Socket. Nazwijmy go jakoś tak, żeby było wiadomo, o co chodzi, spust. To jest element, który nie jest kością i jego się dodaje w sumie już w silniku. Jednakże, aby socket pasował do socketa, musimy też stworzyć
taki element w szkielecie naszego gracza. Więc wybieramy cecha postać 01 lub skeleton, wszystko jedno, któryś z plików gracza. No i musimy tutaj zaznaczyć, o jaką kość nam chodzi. Może do przedramienia głupio przypisać broń, więc chodźmy z drzewkiem w dół. Powiedzmy, że może to być to, middle, czyli śródręcze powiedzmy. To wiadomo, że jest, broń będzie dopasowana do palca, który jest naciskany na spust, ale akurat to śródręcze trzyma broń, więc dodajemy do middle 01R do prawej ręki, możemy oczywiście do lewej, jeżeli chcemy soketa o nazwie spust. Znaczenie, nazwa soketa nie ma większego znaczenia. Musimy jednak pamiętać, jak go nazwaliśmy. Weźmy do cecha postać 01 i do gracz charakter, ponieważ tutaj właśnie przypiszemy broń. Weźmy do viewporta, żeby zobaczyć, jak wygląda gracz. No wygląda tak, to wiadomo. Wszystko w miarę wygląda ok. Zaznaczmy mesza, ponieważ broń będzie dzieckiem postaci. Poszukajmy skeleton mesza, który jest w katalogu mesh i przeciągnijmy go gdziekolwiek po prostu na viewporta naszego blueprinta, gdziekolwiek. On tak naprawdę będzie się znajdował gdzieś na dole w nogach. Nie ma to większego znaczenia jednak, ale jest dzieckiem mesha, co jest istotne. Ponieważ postać się rusza, oddycha, przy oddechu rusza ręką, więc jest to istotne. W parent socket przy zaznaczonej broni wybieramy spust. I teraz, jak widzimy, jest broń przyciągnięta do naszego gracza. I właśnie o to nam chodziło. Jest fajnie. Ok. Wygląda dobrze i animacja gracza odpowiada ruchom broni. I jeżeli włączymy grę, zobaczymy, że animacja jest odpowiednia. No, wygląda całkiem nieźle, według mnie. Chociaż nie strzela, ale wygląda groźnie.